Także wtorek, wiadomości dnia. Radia Maryja, pana posła Prawa i Sprawiedliwości Dominika Tarczyńskiego. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, wasz nie widzę. Teraz i zawsze, panie pośle, liderzy partii zasiadających w Sejmie spotkają się dziś o godzinie 14 z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Rozmowy będą kontynuacją wczorajszych konsultacji w sprawie rozwiązania kryzysu w Sejmie. Z tego, co wiemy, Platforma Obywatelska nie pojawi się na tym spotkaniu. Baba poszła, wiesz, do szpitala, sobie dogadza, stara baba, niedługo umrze, ale jeszcze, wiesz, bo za darmo i myśli, że otwieram okno. Wewnątrz Platformy, bo trzeba powiedzieć, że nie jest to decyzja całego klubu, ale wynik szantażu, jakiego ofiarą jest Grzegorz Schetyna, ponieważ młodzi posłowie Platformy, którzy chcą się wybić, którzy chcą, aby ich nazwiska Polska poznała, zaszantażowali Grzegorza Schetynę, mówiąc, że jeżeli zgodzi się na jakikolwiek dialog, rozmowę i kompromis, przejdą do Nowoczesnej. Okazuje się, że Nowoczesna do tego dialogu przystąpiła, że wszystkie inne kluby parlamentarne przystąpiły do dialogu, do rozmowy. Grzegorz Schetyna, no cóż, jest przestraszony, że straci stanowisko przewodniczącego. Też informacja z Sejmu, no osobą, która cały czas jest na sali, jest pani poseł Ewa Kopacz, która w tym proteście widzi szansę na swój powrót do przewodnictwa Platformy Obywatelskiej. Podsumowując, chodzi tylko i wyłącznie o rozgrywki wewnętrzne w Platformie. Tutaj nie ma nic. Ten protest nie ma nic wspólnego z racjami, o które teoretycznie ten klub i ta partia walczy. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o te walki frakcyjne z partii, która ma świadomość tego, że umiera. I no, to wszystko odbija się na Polsce, dlatego że jeżeli oni nadal będą okupować, jeżeli nadal będą blokować mównicę, miejsce marszałka, to będą utrudniać uchwalanie ustaw, a to może odbić się bardzo mocno na portfelach Polaków, na dotacjach z Unii Europejskiej, na wszystkich tych elementach związanych z funkcjonowaniem państwa, dlatego my nie możemy zaprzestać, nie możemy pozwolić na blokowanie, będziemy kontynuować nasze prace, jeżeli będzie trzeba, to na sali kolumnowej lub w innym miejscu. Zgodnie z regulaminem marszałek ma prawo wyznaczyć miejsce i czas kolejnego posiedzenia. Panie pośle, prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński, ale także i Prawo i Sprawiedliwość do opozycji wyciągnęli swoją dłoń. To prawda, my też zrobiliśmy krok wstecz, chociażby jeżeli chodzi o media. To nie jest tak, że my jesteśmy uparci, mamy tylko i wyłącznie rację, ale też słuchamy argumentacji. Ten pomysł, aby zmienić zasady funkcjonowania mediów w Sejmie, został przez nas wycofany. Zrobiliśmy ten krok wstecz. To był jeden z postulatów. Co więcej, były dyskusje o tym, aby poprawki opozycji zostały zgłoszone i przyjęte przez Senat i w ten sposób wróciły do Sejmu, aby dyskusja na temat budżetu była kontynuowana, ale proszę zauważyć, że nawet gdybyśmy przyjęli wszystkie żądania mniejszości jako większość rządząca, to i tak byłoby za mało. Tutaj kompletnie nie chodzi o rację, o historyczne dyskusje. Chodzi tylko i wyłącznie o konflikt, o ogrzewanie tej atmosfery, o blokowanie parlamentu. No, próbą blokowania parlamentu było po pierwsze to, że kiedy ta dyskusja na sali plenarnej 16 grudnia się toczyła, to posłowie w żaden sposób nie nawiązywali do pytań, tylko mówili, jakby wygłaszali oświadczenia, to nie miało nic wspólnego z merytorycznym podejściem do tematu. I to był początek tego konfliktu. A więc ja nie wierzę w to, że Platformie chodzi o Polskę. Nie wierzę w to, że chodzi o prawo, bo przecież jeżeli mówi się o tym, że marszałek Senatu nie jest stroną dyskusji, lecz marszałek Sejmu, bo wszystko to dotyczy Sejmu, a wysyła się niepełnosprawnego senatora, który jako jedyny okupuje, w cudzysłowie, salę plenarną. Ja to zarejestrowałem i pokazałem. A inni bawią się na nartach, bawią się na maderze ze swoją przyjaciółką, wydają pieniądze z publicznych zbiórek, jak pan Kijowski. No to jest groteska. No nie może być tak, że Senat nie jest stroną w dyskusji, a z drugiej strony senatorowie są wykorzystywani bez zgody marszałka, bo regulamin wymaga tego, aby senator, który chce przebywać na sali plenarnej, miał taką zgodę, nie miał takiej zgody, a jednak był jedynym porzuconym do pilnowania i okupowania sali. Teraz Platforma jest jedyną partią, która została porzucona przez opozycję, ale to dobrze. Ja mam nadzieję, że ten zimny prysznic samotności wpłynie na Grzegorza Schetynę i na resztę posłów Platformy, bo to szkodzi Polsce. Panie pośle, słupki sondażowe są bez miłosierdzia. To prawda. My nigdy nie zwracaliśmy uwagi
na sondaże, nawet jeżeli one są tak dobre jak ten wczorajszy, wzrasta poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. No i to jest kolejny sondaż, w którym cały czas to poparcie wzrasta, ale jak mówię, my nigdy na sondaże nie zwracaliśmy uwagi. My zawsze realizowaliśmy te obietnice, które złożyliśmy Polakom w kampanii wyborczej, ponieważ skąd się wzięły nasze obietnice? Nasze obietnice wzięły się z tych objazdów i spotkań w całej Polsce, ze słuchania Polaków. Ten program powstał po wielu miesiącach spotykania się w kampanii wyborczej, ale też w ostatnich latach, kiedy słuchaliśmy, jakie jest niezadowolenie z wieku emerytalnego, z edukacji, poziomu edukacji, z podatków, które Platforma podniosła. My wszystkie te elementy, które realizujemy, realizujemy po tych spotkaniach. Stąd pewnie to, że sondaże rosną, wynika z tego, że realizujemy te oferty. Nie zwracamy na nie uwagi, a właściwie nie budujemy swoich działań na podstawie sondaży, ale one też są ważnym elementem. Są ważnym elementem, bo ten trend pokazuje, że to poparcie społeczne jest duże i ten mandat społeczny, który uzyskaliśmy, potężny mandat społeczny, ma nadal wielką moc. Panie pośle, co Platforma Obywatelska chce ugrać na tym sondażu, na tym kryzysie parlamentarnym? Pozostałe ugrupowania opozycyjne usiądą dzisiaj przy stole o godzinie 14, będą rozmawiać, chcą z tego kryzysu jakoś wyjść. Platforma Obywatelska nie ma ochoty zasiąść za stołem, a zatem co chce ugrać? Moim zdaniem chodzi o to, aby się wyróżnić. Do tej pory w internecie i w wypowiedziach panowały takie przekazy i przesłania, że opozycja jest zjednoczona. Zjednoczona opozycja. Od wczoraj politycy Platformy mówią o sobie, że już zjednoczonej opozycji nie ma, ale jest zawsze opozycja. No, opozycja totalna. Platforma chce pokazać i zebrać tych niezadowolonych, tych, którzy z rządu Prawa i Sprawiedliwości nie są zadowoleni, pod swój sztandar. To się nie uda, dlatego że ja dostałem bardzo dużo wiadomości. Jestem bardzo zdziwiony, bo po roku pracy w parlamencie nigdy się coś takiego nie zdarzyło. A teraz po raz pierwszy dostałem wiadomości od zwolenników Platformy, którzy pisali do mnie, że nie głosuję na PiS, nie lubię PiS-u, nie podoba mi się to i to, ale na pewno nie ma mojej akceptacji dla zachowań posłów Platformy, nie zgadzam się z tym, nie podoba mi się to. A więc to jest złudne wyobrażenie, że jako jedni opozycjoniści, ci, którzy blokują Sejm, uda im się zwiększyć poparcie. Nie. Poparcie zdobywa się zaufaniem, projektami, pracą, a tak naprawdę do tej pory głównym zadaniem Platformy to było składanie wniosków o przerwę. Tych wniosków było rekordowo dużo. Nie było dobrych projektów ustaw. Jeden z niewielu, który został złożony, został odrzucony przez Sąd Najwyższy, który no, oczywiście nie jest jakoś tam bardzo przychylny naszemu rządowi. Ale nawet nie oceniając tego, generalnie Platforma nie ma żadnego pomysłu na to, w jaki sposób zdobyć poparcie i zaufanie Polaków. Ta polityka europejska nowoczesności, przyjaciół w Europie i budowania kreacji nowoczesnej partii, która ma wprowadzić Polskę w nowoczesność, została obnażona, bo ta groteska, którą widzieliśmy, muszę to przypomnieć, poszedłem wigilijnym, z tym śpiewaniem przez posłankę Muchę, z tą prognozą pogody z trybuny sejmowej przedstawianą przez posłanki. A niektórzy mówią wprost, panie pośle, że niektórzy z tych parlamentarzystów po raz pierwszy od wielu, wielu lat przeżywali w ogóle wigilię. To prawda, dlatego że na przykład posłanki Platformy, które robiły sobie zdjęcia przy stole wigilijnym, no jeszcze niedawno mówiło sobie, że są ateistkami. Plakatów wyborczych widniały hasła, że są ateistkami, w ten sposób chciały zachęcać do tego, aby na nich głosowano. No jest to groteska, jest to teatr, jest to tylko i wyłącznie kreacja medialna na potrzeby polityki i to oszukiwanie Polaków. No, nie przynosi efektu, bo to obraża inteligencję Polaków. Polacy po prostu wiedzą, jaka jest prawda, bo dostęp do informacji teraz jest tak potężny, że ta propaganda na poziomie PRL-u już nie działa. Mamy internet, mamy niezależne media, nie da się oszukać tak prostą i prymitywną kreacją narodu. Bardzo mi przykro, bo Polska na to nie zasługuje. Nam cały czas zarzucano to, że my jesteśmy partią, która ośmiesza, że to my jesteśmy mohery, że to my jesteśmy ci starsi, niewykształceni, mały miasteczek. Ciemnogród. Tak, ciemnogród, średniowiecza. Okazuje się, że teraz świat pisze o tej opozycji, o Platformie Obywatelskiej, New York Times, Financial Times, Fox News, ABC. Wszystkie stacje amerykańskie podały informacje o tym wyjeździe Ryszarda Petru, o martwach Grzegorza Schetyny, o de facto najprawdopodobniej defraudacji zbiórek publicznych przez KOD. I w ten sposób ośmierza się Polskę, bo ośmierza się parlamentaryzm. Znowu,
to wpływa bardzo negatywnie na ewentualnych inwestorów w Polsce. Ludzie na świecie to czytają. Zastanawiają się, czy to jest stabilny kraj, czy parlament polski jest stabilny, czy warto zainwestować, czy dać pracę i rozwój w tym kraju. No jest to bardzo przykre. Ja myślę, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to, co oni teraz robią, wpływa bezpośrednio na portfel każdego z nas. Ale tutaj nie tylko o pieniądze chodzi, ale o bezpieczeństwo i budowanie historii, najnowszej historii Polski. Kiedyś ludzie będą się za to wstydzić i kiedyś będzie się o tym czytać. Cieszę się, że jestem w obozie, który walczy o to, aby zachować powagę parlamentu, który pokolenia walczy. Panie pośle, bardzo ważna sprawa, o której już poniekąd trochę rozmawialiśmy. Prawo i Sprawiedliwość chciało, aby rzeczywiście opozycja wyznaczyła lidera swojego ugrupowania, z którym można by było podjąć w szeroki dialog. Jak widzimy, rzeczywiście to, co o tym pan poseł mówił, jedności w opozycji nie ma, tym bardziej jeszcze trudniej znaleźć lidera opozycji. To jest bardzo trudne, dlatego że lider opozycji funkcjonuje w każdym z parlamentów krajów zachodnich, na które tak opozycja obecna się powołuje. To jest konstytucja, która pomaga w dyskusjach, ponieważ jak widać, często w samej opozycji jest bardzo dużo konfliktów i w demokracjach rozwiniętych taka instytucja istnieje. Spotkania premiera czy szefa partii rządzącej z liderem opozycji mają miejsce. Wtedy jest bardzo łatwiej o dialog, bardzo łatwiej o znalezienie rozwiązania. No a w tym przypadku najpierw PSL powiedział, że nie chce brać udziału w tej protestce. Kukiz15 od razu powiedział, że nie zgadza się na to, aby łamać prawo i tutaj szacunek także dla nich. No później Nowoczesna, skompromitowana przez swojego lidera, musiała się wycofać, bo była bardzo osłabiona. A teraz resztkami sił Grzegorz Schetyna chce udowodnić, że jest liderem, a sam ma problemy wewnątrz swojej partii, więc chciałbym to podkreślić i powtórzyć, nie chodzi tu o Polskę. Nie chodzi tutaj o walkę o regulamin, ani o demokrację. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o wewnętrzne rozgrywki partii. Ja się cieszę, że Nowoczesna i PSL jednak siadły do stołu, bo w polityce, nawet jeżeli ten spór jest najcięższy i fundamentalny, on musi opierać się na dialogu, a nie na użyciu siły. No, ja też podkreślam i opowiadam o tym, musiałem wychodzić z hotelu sejmowego z policją z ochroną, jak inni parlamentarzyści, nasi ministrowie byli atakowani. W najnowszej historii Polski przez 27 lat takie sytuacje nigdy nie miały miejsca. Te wydarzenia przejdą do historii, niechlubnej historii opozycji Platformy Obywatelskiej. Bardzo mi przykro z tego powodu. Panie pośle, jak będzie wyglądało według pana jutrzejsze rozpoczynające się posiedzenie Sejmu w nowym 2017 roku? Jesteśmy przygotowani na wszystkie rozwiązania. Czy to będzie sala plenarna, czy to będzie sala kolumnowa, czy może też inne miejsce. Jesteśmy przygotowani. Jak mówiłem, nie możemy pozwolić na to, aby prace w parlamencie zostały sparaliżowane, bo to dotknie wszystkich Polaków. Najciekawsze jest to, że także wyborców Platformy Obywatelskiej. Bo te zmiany i prawo, które nie zostanie uchwalone, będzie wpływać bardzo negatywnie na wszystkich Polaków. Ale jak widać, Platformie w tej chwili o to nie chodzi, nie zależy na tym. Ja myślę, że jeżeli będzie potrzeba sala kolumnowa, jest przygotowana. Ci, którzy będą chcieli brać udział w posiedzeniu, są oczywiście przywitani z otwartymi rękami przez marszałka. Jest przygotowane 460 miejsc siedzących. Każdy z posłów będzie mógł brać udział. A jakie decyzje podejmą do jutra? Ja cały czas mam nadzieję, że jednak zrozumieją i w końcu przyjmą mentalnie fakt, że w październiku 2015 roku Polacy dali mandat do rządzenia w Polsce Prawu i Sprawiedliwości, że w końcu zrozumieją, że w opozycji także można wykazać się pracując dla Polski, że my przez 8 lat byliśmy cierpliwi, że przegraliśmy 7-krotnie wybory, ale nigdy nie podważaliśmy wyniku wyborczego przez blokowanie parlamentu. Nigdy, przez 8 lat. Oni nie wytrzymali roku. I to pokazuje, że to jest pewien stan emocjonalny, z którym oni nie mogą sobie poradzić. Panie pośle, czego się boją? Myślę, że jest duże zagrożenie i obawa tym, że kolejne audyty w spółkach, że kolejne dowody na to, jak niegospodarnie rządzili, będą wychodzić na światło dzienne. Tutaj też sprawa Donalda Tuska i tego, że on stara się o to poparcie. Nie wie, czy dostanie poparcie, najprawdopodobniej nie. No jest dużo elementów obaw, bo te afery, o których mówiliśmy, one są cały czas wyjaśniane. Proszę zauważyć, że prokuratora i CDA cały czas prowadzi postępowania. A więc najlepszym rozwiązaniem dla nich byłaby destabilizacja, odwrócenie uwagi, no i konflikt. Bardzo dziękuję, panie pośle. No i czekamy z niecierpliwością na to wszystko, co się jutro będzie dziać w polskim parlamencie. Jesteśmy niecierpliwi. Wszystkiego dobrego z panem Bogiem. Bóg zapłać z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem posłem Prawa i Sprawiedliwości, z panem Dominikiem Tarczyńskim.
naprawdę chce, żeby do wszystkich swoich Państwo w Radiu Maria Trojem Aktualności Dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maria pana doktora Krzysztofa Kozłowskiego, wojewody zachodniopomorskiego. Szczęść Boże, panie wojewodo, witam i pozdrawiam. Technologia nie będzie pozwalona w imieniu panie ojcem, panie wszystkim słuchaczom Radia Maria. Panie wojewodo, 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u to także ogromne zaniedbania dla województwa zachodniopomorskiego. Na początku tego nowego 2017 roku usłyszeliśmy rządowe deklaracje, które mówią wprost, że będą inwestycje i będzie rozwój zachodniopomorskiego. Tak, rzeczywiście ojcze, ostatnie 8 lat rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego to czas stracony dla Pomorza Zachodniego. To jest czas, kiedy nie wykorzystywano potencjału ukochanej zachodniopomorskiej ziemi. To jest również czas, kiedy Pomorze Zachodnie, województwo zachodniopomorskie podupadło pod kątem gospodarczym i niestety społecznym. To widać po współczynnikach imigracji zarobkowej, to również widać po współczynnikach związanych z narodzinami, z zawiązywaniem rodzin. I Prawo i Sprawiedliwość szło do wyboru, dając nadzieję dla Polaków, ale również dając nadzieję dla mieszkańców Pomorza Zachodniego, którego Pomorze Zachodnie jest przecież integralną częścią Polski, niezwykle ważną, strategicznie położoną ze względu chociażby na północną jego część, czyli tę, która graniczy z morzem. I Prawo i Sprawiedliwość, obecny rząd zadeklarowało, że skupimy się na inwestycjach, o dużych strategicznych inwestycjach infrastrukturalnych. Ta obietnica jest już spełniona. Pod koniec mijającego tygodnia pan premier Morawiecki, pan minister Adamczyk podpisali dokumenty, które potwierdzają, że ta wielka strategiczna inwestycja dla Pomorza Zachodniego, ale i też dla Polski, czyli budowa tunelu łączącego kontynent, łączącego Polskę ze Świnoujściem, z polskim Świnoujściem, zostanie zrealizowana. W tej chwili jeszcze czekamy na ostateczne dokumenty i w drugiej połowie tego roku będzie rozpisywany przetarg i wyłaniany wykonawca. Czyli wracamy, panie wojewodo, do obietnic z roku 2005-2007, kiedy to także rządziło Prawo i Sprawiedliwość. No niestety kadencja tego rządu była zbyt krótka, żeby te inwestycje zrealizować. Tak, rzeczywiście w tamtej kadencji, w 2005 roku, pan premier Jarosław Kaczyński podpisał decyzję o budowie tunelu do Świnoujścia. Niestety po wygranych przez Platformę Obywatelską w wyborach ta decyzja nie została wykonana, a pieniądze, które zostały przeznaczone dla Pomorza Zachodniego, zostały mieszkańcom tego regionu odebrane. Powracamy więc do realizacji tej obietnicy i tej deklaracji rządu Jarosława Kaczyńskiego i ona w tej chwili już w nowych uwarunkowaniach jest realizowana. Panie wojewodo, aktywizacja przemysłu okrętowego, tak zwana ustawa stoczniowa, to także bardzo ważne przedsięwzięcie. Tak, rzeczywiście w dniu 1 stycznia tego roku weszła w życie ustawa o odbudowie przemysłu stoczniowego.
przemysłów komplementarnych, czyli tych wszystkich gałęzi gospodarki, które z przemysłem stoczniowym są związane. I to, co mnie niezwykle cieszy, niezwykle raduje i co jest wielką nadzieją dla Pomorza Zachodniego, to fakt, że już niedługo na zamkniętej przez rząd Donalda Tuska absolutnie bezprawną decyzją, nawet mi się ciśnie na usta słowo haniebna decyzja, ale muszę tutaj tego określenia użyć na określenie, na zdefiniowanie działalności rządu Donalda Tuska i samego pana premiera Tuska, bo to przecież była jego decyzja, że wielka, wspaniała stocznia szczecińska, która była wizytówką Szczecina, była sercem regionu, została zlikwidowana. Jednym podpisem nagle z dnia na dzień miejsce pracy straciło w samej stoczni ponad 5 tysięcy osób, nie mówiąc już o przemysłach, które związane były ze stocznią. Szacuje się, że to około 20-30 tysięcy miejsc pracy. Tak zwane zakłady kooperujące, prawda? Tak, dokładnie. Te wszystkie fabryki, małe zakłady manufaktury kooperujące też musiały zmniejszyć swoje zatrudnienie. I tutaj jest nowa nadzieja i już są konkretne działania. Została przyjęta ustawa stoczniowa w zeszłym roku. Ona weszła w życie, nabrała takiej mocy prawnej od 1 stycznia. W międzyczasie resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej kierowany przez pana ministra Marka Gróbarczyka przygotował umowę konsorcjalną, w oparciu o którą właśnie w Szczecinie, na pochylni stoczni szczecińskiej, będą budowane dwa promy dla naszego narodowego, wspaniałego polskiego armatora, jakim jest polska żegluga bałtycka. Także mamy ramy prawne przygotowane, jest również już podpisana umowa finansowa, umowa konsorcjalna i w tej chwili już konsorcjanci, czyli ci członkowie tej umowy, mówię tutaj o Szczecińskim Parku Przemysłowym, o Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, będą się przygotowywać do przygotowania właściwego kontraktu na budowę dwóch promów, tak zwanych ropaksów. Każdy z nich będzie miał 310 metrów długości. Będą to promy pasażersko-towarowe. Ale jeżeli mówię o polskiej żegludze bałtyckiej, która właśnie będzie te promy na Bałtyku użytkowała, polskiej żegludze bałtyckiej, o naszym narodowym armatorze, to muszę o jeszcze jednym historycznym wydarzeniu wspomnieć i złożyć serdeczne podziękowania Radiu Maryja i Telewizji Trwam, bo to właśnie te media w tym czasie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji i sprzeciwiało się wyprzedaniu za bezcen polskiej żeglugi bałtyckiej, to właśnie w tych mediach, to właśnie na antenie Radia Maryja, to właśnie na wizji Telewizji Trwam bardzo głośno, jednoznacznie było mówione: nie wolno sprzedawać polskiej żeglugi bałtyckiej, bo to będzie przedsiębiorstwo, w oparciu o które odbudujemy polską gospodarkę morską. I do tego, panie Wojodo, także na życzenie rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u pojawili się na terenie polskiego Bałtyku obcy armatorzy, m.in. Titi Line. Tak, rzeczywiście bardzo szkodliwą decyzją poprzedniego rządu było wyrażenie zgody na wprowadzenie do portu w Świnoujściu, między innymi do portu w Świnoujściu, niemieckiego armatora Titi Line, który stanowi konkurencję dla polskiej żeglugi bałtyckiej, które zabiera tak zwane sloty, czyli możliwość wejścia promu do portu. To jest również decyzja, która bardzo głęboko i bardzo negatywnie oddziaływuje na polską gospodarkę morską, ale po to właśnie budujemy te dwa promy ropaksy w Stoczni Szczecińskiej, żebyśmy mogli z dużym, podniesionym czołem konkurować z Niemcami, z niemieckim Titi Line. Panie Wojewodo, sprawa PŻM-u, bardzo niepokojąca, bo także docierają do nas głosy. Były prezes, dyrektor Polskiej Żeglugi Morskiej podał się do dymisji, w dalszym ciągu nie ma nowej osoby, która by pełniła tę funkcję. Jaka jest sytuacja Polskiej Żeglugi Morskiej? Tak, rzeczywiście te lata zaniedbań, pewnej brak wiedzowitości i dbałości o naszego drugiego narodowego armatora, czyli Polską Żeglugę Morską z siedzibą w Szczecinie, spowodowały, że to przedsiębiorstwo znajduje się w tej chwili w nie najlepszej kondycji finansowej. Tutaj trzeba dużej troski
dużej dbałości o to, żeby wyświetlić jego stan finansowy tego przedsiębiorstwa. Środowiska związane z gospodarką morską mówią wprost, że budżet tego przedsiębiorstwa został przez byłego dyrektora przeszacowany i to dosyć mocno. Tak, rzeczywiście taka informacja się pojawia. W tej chwili Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowadzi audyt, czyli taką kontrolę, specjalną kontrolę, której celem jest zbadanie rzeczywistej kondycji finansowej polskiej żeglugi morskiej, no i wyjaśnienie ewentualnych niedociągnięć, jeżeli takowe miały miejsce. Także po tym, jak zostanie ten audyt przeprowadzony, zapewne będzie można już z poziomu ministerstwa szerzej powiedzieć, w jakiej kondycji Kaszedem się znajduje. Ale my oczywiście kibicujemy i wspieramy, bo to jest nasz narodowy armator i największy. Największy, tak, to prawda, największy polski armator. No i to jest oczywiste, że polskiemu rządowi, który myśli o polskich interesach, który chce realizować polski interes narodowy, sytuacja, kondycja polskiej żeglugi morskiej leży na sercu. I do tego jeszcze, panie wojewodo, konieczna do zaakceptowania ustawa tonażowa i do tego jeszcze jeden element, aby rzeczywiście ten polski armator mógł pływać pod polską banderą. Tak, rzeczywiście ustawa tonażowa została przygotowana i przyjęta przez poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości. Naszym celem był powrót armatorów pod polską banderę. Sprowadza do tego, że no, wszędzie na świecie poszczególne państwa dbają o to, aby ich armatorzy podnosili banderę. To jest oczywiście kwestia honorowa, to jest kwestia prestiżu, ale to jest również wymiar finansowy, ponieważ to jest podatki od użytkowania statku płaci się według miejsca rejestracji podnoszenia bandery. W związku z tym no, tutaj też jest interes ekonomiczny państwa polskiego, żeby zachęcić armatorów, aby biało-czerwona bandera była podnoszona na jak największej liczbie statków. Do tego czasu mieliśmy przedziwną sytuację, że państwu polskiemu nie opłacało się, aby polskie jednostki pływały pod polską banderą. No, rzeczywiście to jest tak, że poprzedniej ekipie rządzącej tak troszeczkę w użyciu argumentów politycznych nic się nie opłacało. Opłacało się konsumować ośmiorniczki w luksusowej, kosztownej restauracji. Opłacało się wpuszczać niemieckich operatorów armatorskich do polskich portów, natomiast nie opłacało się zachęcać armatorów do tego, żeby podnosili polską banderę i w Polsce płacili podatki. No to jest kwestia pewnego patriotyzmu gospodarczego i zrozumienia, a doskonale rozumieją to wszystkie państwa w Europie i na świecie, że to w oparciu o silną gospodarkę, o narodową gospodarkę, o szacunek dla narodowych przedsiębiorstw buduje się potęgę narodu, buduje się siłę społeczną. Panie wojewodo, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę na antenie Radia Maryja i mówimy sobie do miłego spotkania podczas spotkania opłatkowego rodziny Radia Maryja. Tak jest, do miłego spotkania już niedługo, bo w najbliższą sobotę w Szczecinie widzimy się na spotkaniu opłatkowym rodziny Radia Maryja. Ogromnie się cieszę, że będę mógł się spotkać z ojcem, że będę mógł się spotkać ze słuchaczami, z tą rodziną Radia Maryja. To będzie wielka dla mnie przyjemność. Bardzo dziękuję i gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję, Bóg zapłać, wszystkiego dobrego. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem doktorem Krzysztofem Kozłowskim, wojewodą województwa zachodniopomorskiego w Radiu Maryja. Trwają aktualności dnia. Drodzy
Państwo, w Radiu Maria trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat w studiu Radia Maria. Tym razem w Toruniu bardzo gorąco i serdecznie witam szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, panią minister Małgorzatę Sadurską. Szczęść Boże, pani minister, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj w Toruniu możemy rozmawiać, a spraw jest naprawdę bardzo wiele. Pani minister, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy reformujące system szkolny w Polsce. Dlaczego prezydent zwlekał do ostatniego dnia konstytucyjnego terminu podpisania tej ustawy? Pan prezydent nie zwlekał, pan prezydent wykorzystał konstytucyjny termin. Konstytucja daje prezydentowi 21 dni na podpisanie ustawy i pan prezydent skorzystał z tego terminu. A przez ten czas, kiedy ustawa uchwalona przez Sejm była w Kancelarii Prezydenta i czekała na podpis pana prezydenta, pan prezydent prowadził szeroko zakrojone konsultacje. Dlatego, że ustawa reformująca system edukacji jest bardzo istotna z punktu widzenia całego społeczeństwa, bo szkoła to zarówno uczniowie, nauczyciele, rodzice i tak naprawdę jakość kształcenia. Kształcenie dotyczy przyszłości pokoleń, przyszłości Polski i dlatego była to niezwykle ważna dla pana prezydenta decyzja. I pan prezydent podjął decyzję o podpisaniu ustawy o reformie oświaty, mając na uwadze właśnie dobro następnych pokoleń, mając na uwadze to, że w Polsce musi nastąpić poprawa jakości nauczania i wychowania dzieci i młodzieży i to na wszystkich poziomach szkół. Bo ustawa o reformie oświaty to nie tylko to, co przebiło się do opinii publicznej wygaszania gimnazjów i wprowadzenia poprzedniego modelu edukacji, czyli ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego gimnazjum, ale reforma edukacji to również bardzo szeroko i całościowo zakrojona reforma. To przede wszystkim przywrócenie, odbudowa szkolnictwa zawodowego, to zwiększenie nauczania na przykład historii, to spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa, to i również innowacyjność w szkole. I takich rzeczy można by wymieniać bardzo dużo. Pan prezydent jest głęboko przekonany, że powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum będzie z korzyścią zarówno dla uczniów, ale również i dla rodziców, jak i dla samych nauczycieli. Polska młodzież musi być zapewnione dobre warunki kształcenia, a przecież ten system, w którym po sześcioletniej szkole podstawowej uczeń przechodził do trzyletniego gimnazjum, gdzie kilka miesięcy zajęło mu najpierw zaklimatyzowanie się w danej szkole, to samo się również przecież dotyczy liceów, powodowało, że ten system edukacyjny był niewydolny. To samo jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, które w ostatnich latach, można powiedzieć, całkowicie upadło. I tą reformę, pan prezydent w ogóle podpisując ustawę, mówił, że ta reforma jest niesłychanie ważna. Odbył pan prezydent szereg spotkań, zarówno z panią minister... Między innymi także pani minister z tymi, którzy są przeciwnikami tej reformy. Tak, ale chciałabym powiedzieć, że spotkał się z panią minister Zalewską wielokrotnie, z panią premier Beatą Szydło, które de facto biorą odpowiedzialność za wdrażanie tej reformy, ale również spotkał się z tymi, którzy mieli wątpliwości, obawy. Spotkał się z przewodniczącym Związku Nauczycielstwa Polskiego, panem Broniarzem. Spotkał się z nauczycielami gimnazjum w czasie swojego pobytu w Łęcznej, w czasie jednej z wizyt. Spotykał się z rodzicami, spotykał się z nauczycielami, spotykał się z samorządowcami, ale również spotykał się z ekspertami, między innymi z Narodowej Rady Rozwoju, z sekcji oświaty czy samorządu. I oczywiście te wszystkie głosy, które padały, były brane przez pana prezydenta, ale tak jak powiedziałam, ta reforma daje szansę na to, że w Polsce wzrośnie poziom kształcenia, że polscy uczniowie będą mieli dobry start i że
Szkoła będzie tym miejscem, w którym jakość nauczania i wychowania będzie jak na najwyższym poziomie. I te argumenty spowodowały, że pan prezydent podpisał tę ustawę. Zresztą o samej potrzebie reformy edukacji pan prezydent mówił w czasie kampanii wyborczej prezydenckiej na konwencji programowej. Mówił o konieczności zmiany szkoły. Mówił o konieczności tego, żeby wprowadzić ten system 8+4, że to jest najbardziej optymalny i najlepszy system dla polskiego ucznia, dla polskiej szkoły, dla polskiego nauczyciela. Pani minister Anna Zalewska zapowiada i deklaruje, że reforma jest policzona, że nauczyciele nie stracą pracy, że nawet nastąpi coś, co można powiedzieć, że wzrosną etaty dla nauczycieli. Poświadcza to między innymi sytuacja z pierwszej reformy, którą można było powiedzieć, i zapowiedzi rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale i pana prezydenta, a mianowicie zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Wtedy również zapowiadano, że będzie likwidacja etatów, a nastąpił wzrost etatów nauczycielskich. Więc w tym momencie mogę powiedzieć jedno, że trzymamy kciuki za panią minister i prosimy o jedno, bo to też tutaj należy się zgłosić z takim apelem, żeby przy wdrażaniu reformy zarówno rząd współpracował z samorządem, samorząd z dyrektorami szkół, a dyrektorzy z nauczycielem. Bo tylko jedna współpraca, oczywiście ostudzenie emocji, które wszędzie panują, ale i współpraca powoduje, że ta reforma zakończy się dla dobra dzieci, dla dobra uczniów, dla dobra nauczycieli, a tym samym dla dobra Polski. I te wszystkie inicjatywy, o których teraz jest coraz głośniej, między innymi słyszymy o zainicjowaniu zbierania podpisów pod wnioskiem referendalnym, no wydają się takimi trochę dziwnymi deklaracjami, szczególnie ze strony, kiedy one padają, czy Platformy Obywatelskiej, czy na przykład Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mamy w pamięci, pani minister, jak traktowali także wnioski obywatelskie odnośnie różnego rodzaju referendów, które miały odbyć się w ważnych sprawach do Polski. Ale nie wiem, czy ojciec pamięta, że również w tym wniosku referendalnym, który dotyczył między innymi zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków, było tam również pytanie, bodajże czwarte, które brzmiało, czy jesteś za tym, żeby wprowadzić 8+4, czyli 8-letnią szkołę podstawową i 4-letnie gimnazjum. I wtedy ci, co teraz tak głośno krzyczą, zadecydowali o tym, żeby do takiego referendum nie doszło. To pokazuje i odsłania prawdziwe intencje. Ale pan prezydent z taką całą odpowiedzialnością podpisał tą ustawę, ale również wczoraj powołał nowego doradcę, pana profesora Andrzeja Waśko, który z ramienia Kancelarii Prezydenta, który z ramienia pana prezydenta będzie przyglądał się wdrażaniu tej reformy, będzie przyglądał, jak to wszystko działa, będzie w tym zakresie współpracował z panią minister Anną Zalewską, bo pan prezydent chce mieć przeświadczenie, że wszystko idzie w dobrym kierunku. I pan profesor Waśko będzie taką osobą łączącą, a zarazem będzie dokładnie badał sprawę wdrażania i przeprowadzenia reformy edukacji. Pan profesor Waśko będzie trzymał rękę na pulsie pani minister, natomiast opozycja liczyła na prezydenckie weto, na skierowanie ustawy ewentualnie do Trybunału Konstytucyjnego. Tak się nie stało. Pan prezydent tę ustawę podpisał. ZNP przygotowuje strajk generalny po świecie. No to jest oczywiście bardzo niedobre. Trochę mnie dziwią właśnie również tutaj i słowa padające z ust pana broniarza, który chce doprowadzać właśnie do strajku. No to jest rzecz niesłychana. Reforma edukacji, ja mam nadzieję na jedno, ojcze, że reforma edukacji w czasie, kiedy zostanie ona wdrażana, a zgodnie z zapewnieniami pani minister odbędzie się to bez większych perturbacji, spowoduje, że nauczyciele zobaczą, że wszystko idzie w dobrym kierunku, że to, czego oczekują nauczyciele, mianowicie utrzymania swoich miejsc pracy, nie doprowadzania do zwolnień, ale przede wszystkim poprawy jakości kształcenia, bo ja jestem przekonana i wierzę w to głęboko, że wszystkim nauczycielom zależy na tym, żeby jak najlepiej, najsprawniej przekazywać wiedzę uczniom i że te wszystkie zapowiedzi o strajkach, o demonstracjach po prostu nie dojdą do skutku. Dajmy czas na wdrożenie tej reformy. Pierwsza
przecież matura będzie dopiero w 2023 roku, zgodnie z nowymi zasadami. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Niech ta współpraca pomiędzy rządem a samorządem będzie jak najbardziej płynna. Tutaj jest ogromne również zadanie dla kuratorów oświaty, dla wojewodów, żeby tą informację przekazywać. Oczywiście tam, gdzie są jakieś problemy, powinny być natychmiast zgłaszane do Ministerstwa Edukacji Narodowej czy właściwego kuratora oświaty, tak żeby na bieżąco wszystkie wątpliwości wyjaśniać. Ja uważam, że w momencie, kiedy i tak w Polsce jest bardzo dużo zawirowań politycznych, kiedy cały czas jest blokowana sala plenarna, kolejne zapowiedzi o demonstracjach są naprawdę niepotrzebne i na wyrost. Nie, w tym temacie, o którym pani minister wspomniała, o 14:00 spotykają się liderzy partii zasiadających w Sejmie z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. To druga tura rozmów dotyczących zażegnania tego konfliktu, tak zwanego konfliktu parlamentarnego. Grzegorz Schetyna zapowiedział już, że Platforma Obywatelska nie będzie uczestniczyć w tym spotkaniu. No i to jest bardzo przykre, dlatego że nie tak dawno, pod koniec grudnia, pan Grzegorz Schetyna wręcz domagał się publicznie spotkania z Jarosławem Kaczyńskim. Wczoraj i dziś odmawia udziału w tego typu spotkaniach, ale mnie, ojcze, przypominają się inne słowa Grzegorza Schetyny wypowiedziane praktycznie rok temu, na początku stycznia 2016 roku, kiedy mówił, że dla opozycji ważna będzie ulica i Europa i rozwiązywanie spraw na ulicy i w Europie, no, przedstawianie spraw polskich na arenie europejskiej, Parlamentu Europejskiego. Już z tym mieliśmy do czynienia. W tym momencie mamy tak zwaną ulicę i to pokazuje, wydaje mi się, prawdziwe intencje Grzegorza Schetyny i Platformy Obywatelskiej, że nie zależy mu na tym, żeby zakończyć ten bezsensowny spór, który się toczy, że nie zależy mu na tym, żeby Sejm przystąpił do pracy, a posłowie zajęli się tym, do czego zostali wybrani przez naród, a mianowicie do pracy nad stanowieniem dobrego prawa, które rozwiązuje problemy Polaków, tylko jest zainteresowany tym, żeby eskalować ten konflikt. Jeżeli do jednego stołu siadają liderzy prawicy z Jarosławem Kaczyńskim na czele, jeżeli siadają przedstawiciele różnych ugrupowań opozycyjnych poza jednym, Platformą Obywatelską, to pokazuje prawdziwe intencje. Mnie jeszcze zasmuciła jedna rzecz, a mianowicie apel Grzegorza Schetyny, który zaapelował do liderów opozycji, żeby nie brali udziału w tym spotkaniu. No, chyba każdy rozsądnie myślący człowiek, analizujący sytuację, powinien mieć świadomość tego, że najważniejszy jest spokój, najważniejszy jest dialog, a nawoływanie do łamania dialogu to jest rzeczą dla mnie naprawdę nie do pomyślenia. Przez 10 lat byłam posłem, przez 10 lat zasiadałam w ławach sejmowych i powiem szczerze, przez 10 lat nigdy nie byłam świadkiem takiej sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia 16 grudnia. Nigdy nie widziałam czegoś takiego, żeby blokować mównicę, żeby blokować stół prezydialny, żeby blokować fotel marszałka, żeby uniemożliwiać prowadzenie obrad. No to pokazuje po prostu coś, co jest dla mnie osobiście nie do pomyślenia. Ja uważam, że w takiej sytuacji, kiedy Polacy już są zmęczeni tymi konfliktami, Polacy oczekują czegoś innego. Dużą odpowiedzialnością liderów wszystkich klubów parlamentarnych jest to, żeby usiąść do rozmów, żeby rozmawiać, żeby próbować wyjść z tego napędzonego kryzysu parlamentarnego. No właśnie, pani minister, ponoć chodziło o dialog. Tym razem Platforma Obywatelska tym dialogiem, spotkaniem i rozmową nie jest zainteresowana. A sala plenarna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dla posłów opozycji stała się miejscem, w którym dokonywano kompromitujących nagrań różnego rodzaju piosenek i wierszyków, a zatem także i ten symbol polskiej demokracji został zbezczeszczony. Nie, no to powiem tak, nawet chyba nie chciałabym komentować tego, co się działo na sali plenarnej. To, co robili posłowie, właśnie w jaki sposób kpili w tej, co można powiedzieć, kolebce demokracji, tak, czyli w polskim parlamencie. Natomiast
Myślę, że teraz Polacy zobaczą prawdziwe intencje największego klubu opozycyjnego, który nie chce rozmawiać. I to jest, myślę, taka rzecz, którą wszyscy powinni zapamiętać, bo ideą demokracji jest między innymi dialog, jest między innymi rozmowa, a w tym momencie do takiej rozmowy nie dochodzi. Te filmiki, o których ojciec mówił, to takie nadawanie online, to po prostu pokazuje jedno, pokazuje wielką kompromitację części klasy politycznej. I do tego także dwie, myślę, ważne afery rzutujące także i składające cień na funkcjonowanie polskiej opozycji, to afera dotycząca pana Kijowskiego odnośnie przepływów finansów tak zwanych Komitetów Obrony Demokracji i sylwestrowy wyjazd, no rzeczywiście, pana Petru. To są takie dwie rzeczy, które odsłaniają czy pokazują standardy opozycji. Co ciekawe, w przypadku KOD-u, to KOD sam, działacze KOD-u sami pokazali te różne nieprawidłowości, dyskusja trwa w samym KOD-zie, no ale to właśnie pokazuje, kto stoi na czele tak zwanego Komitetu Obrony Demokracji, więc w tym zakresie powiem tak, no nie bardzo bym chciała komentować, bo oni wystawili sobie sami świadectwo, natomiast jest kwestia jedna, bo jak zachowają się parlamentarzyści jutro? Jutro 11 stycznia, pierwszy dzień posiedzenia Sejmu. Wielka wola marszałka Kuchcińskiego, żeby to posiedzenie Sejmu odbyło się na sali plenarnej, czyli w tym miejscu, które jest przeznaczone do obrad Sejmu, głównego miejsca. Natomiast w tym momencie już wiemy, że Platforma tej sali nie będzie chciała opuścić. Ja mam nadzieję, ja to cały czas powtarzam, że mam nadzieję, że to jeszcze kilkanaście godzin spowoduje pewnego rodzaju refleksję i takie otrzeźwienie, tak? Takie zdrowe myślenie części działaczy Platformy, żeby ta chęć PR-u, chęć pokazania się, chęć ubicia własnego interesu politycznego, chęć pokazania się w mediach nie brała górę nad zdrowym rozsądkiem i żeby jednak dbałość o dobry wizerunek Sejmu, dbałość o te wszystkie zasady, na które przecież posłowie ślubowali na początku swojej kadencji, były brane pod uwagę. Pani minister, no rzeczywiście, no zobaczymy egzamin dla opozycji. Na pewno mieliśmy do czynienia z Wigilią, z pasztetem i z posłami, którzy po raz pierwszy od wielu, wielu lat w swoim życiu w ogóle obchodzili jakąkolwiek Wigilię, ale to już zostawmy na marginesie. W Polsce jest już prawie 1000 żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Szczyt NATO, który odbył się w zeszłym roku w Polsce. Ważne wydarzenie. Czy Polska zatem będzie krajem bardziej bezpiecznym? Wszystko na to wskazuje. To było ogromne zadanie i bardzo duże zadanie, które postawił przed sobą pan prezydent Andrzej Duda, który całą swoją aktywność zagraniczną skierował właśnie na to, żeby szczyt NATO, który odbył się w ubiegłym roku w Polsce, zakończył się sukcesem, żeby był efektywny, ale i decyzyjny. I właśnie te deklaracje, które wtedy padły, czyli brygady rotacyjne w czterech państwach, w Polsce i w trzech państwach nadbałtyckich, to już się staje faktem. Wojsk już w ubiegłym roku, pan prezydent w marcu, pan prezydent zapowiadał, że w Polsce pojawi się brygada pancerna Stanów Zjednoczonych. Pierwsi żołnierze już wylądowali. No i to jest efekt właśnie wielomiesięcznych starań pana prezydenta, pani premier, ministra obrony narodowej i ministra spraw zagranicznych, bo przecież sprawy związane z bezpieczeństwem Polski, szczególnie w tym naszym bardzo szczególnym położeniu geopolitycznym, jest bardzo ważne. I te właśnie, oprócz tej brygady w czterech państwach, tak zwanej tej flanki wschodniej, zostaną rozmieszczone te cztery natowskie bataliony. I to całe działanie, które ma na celu z jednej strony wdrażanie postanowień szczytu NATO, a z drugiej strony, to też ojcze należy o tym podkreślić, ta wielka promocja Polski teraz na arenie międzynarodowej i staranie się o to, żeby Polska została
niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-2019 jest niesłychanie istotne, bo przecież Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa będzie miała szansę narzucać czy proponować do agendy również swoje postulaty. I myślę, że to jest zadanie na najbliższy czas dla rządu, dla pana prezydenta, doprowadzić do tego, żeby Polska tym weszła do właśnie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję pani minister za to spotkanie, za rozmowę dzisiaj w studiu Radia Maryja w Toruniu, więc bardzo gorąco pozdrawiamy także i noworocznie w imieniu całej rodziny Radia Maryja. Dziękuję serdecznie, właśnie tak dzisiaj nietypowo ze studia Radia Maryja. Też pozdrawiam ojca, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i życzę, żeby ten nowy 2017 rok, który się rozpoczął, był naprawdę dobrym i spokojnym rokiem, żeby te wszystkie zawirowania, z którymi mamy teraz do czynienia, polityczne zawirowania, się wyciszyły i właśnie życzę zgody w Polsce i zgody w Państwa rodzinach. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie. Gościem aktualności dnia była pani minister Małgorzata Sadurska, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Dudy, 2 minuty po godzinie 14. Państwa doma gości Radio Maryja. W naszym programie Czas na Wiadomości zapraszamy. O 14 powinno się rozpocząć spotkanie liderów ugrupowań sejmowych poświęcone rozwiązaniu kryzysu sejmowego. Rozmowy odbywają się z inicjatywy marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i są kontynuacją wczorajszej dyskusji. Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział po posiedzeniu zarządu partii, że nie weźmie udziału w spotkaniu. Dodał, że poprosi liderów opozycji, aby także nie wzięli udziału w tych rozmowach. Grzegorz Schetyna oświadczył też, że chciałby jeszcze dziś zorganizować spotkanie szefów 4 ugrupowań opozycyjnych. Poseł PiSu Dominik Tarczyński mówił kilkadziesiąt minut temu na antenie Radia Maryja, że ta decyzja jest wynikiem szantażu. Młodzi posłowie Platformy, którzy chcą się wybić, którzy chcą, aby ich nazwiska Polska poznała, zaszantażowali Grzegorza Schetynę, mówiąc, że jeżeli zgodzi się na jakikolwiek dialog, rozmowę i kompromis, przejdą do Nowoczesnej. Okazuje się, że Nowoczesna do tego dialogu przystąpiła, że wszystkie inne grupy parlamentarne przystąpiły do dialogu, do rozmowy. Grzegorz Schetyna, no cóż, jest przestraszony, że straci stanowisko przewodniczącego. Też informacja z Sejmu, no osobą, która cały czas jest na sali, jest pani poseł Ewa Kopacz, która w tym proteście widzi szansę na swój powrót do przewodnictwa Platformy Obywatelskiej. Podsumowując, choć tylko i wyłącznie rozgrywki wewnętrzne. Od 16 grudnia w sali plenarnej Sejmu przebywają posłowie opozycji PO i Nowoczesnej. W odpowiedzi na okupację marszałek Sejmu Marek Kuchciński wznowił tego dnia obrady w sali kolumnowej, gdzie przeprowadzono głosowania m.in. nad ustawą budżetową na 2017 rok. PO uważa, że głosowania w sali kolumnowej były nielegalne. Przed Komisją Śledczą do spraw Ambergold zeznaje były dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego w Prokuraturze Generalnej Bogusław Michalski. Jednym z wątków przesłuchania jest pismo KNF-u adresowane do szefa Prokuratury Generalnej Andrzeja Seremeta. Zawierało ono szereg krytycznych uwag na temat postępowania w sprawie Ambergold. Do Seremeta jednak nie dotarło. Trafiło do gdańskiej prokuratury okręgowej. Na spotkaniu w prokuraturze rozważano pozostawienie postępowania w sprawie Ambergold w Gdańsku lub przeniesienie do innej jednostki. Prokurator generalny Andrzej Seremet nie był zachwycony tym, co działo się w sprawie Ambergold, powiedział prokurator Bogusław Michalski. O nadzór nad postępowaniami pytała poseł Małgorzata Wasserman, przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Ambergold. Pod koniec czerwca, bodajże 29, sprawa została przekazana do prokuratury okręgowej w Gdańsku i to właśnie ci prokuratorzy okręgowi z Gdańska jeździli do państwa, do prokuratury generalnej, omawiając przebieg tego postępowania. Więc ja ponawiam pytanie, jak prokurator generalny oceniał tok prowadzonego postępowania już w prokuraturze okręgowej w Gdańsku? Z tego, że pamiętam, miał również zastrzeżenia do prowadzenia postępowania na tym etapie. Jakie? Dobrze pamiętam, chodziło o zaniechanie pewnych czynności, które były konieczne w tym postępowaniu. Jakie podejmował w związku z tym kroki? Rozmawiamy o miesiącu lipcu, sierpniu, wrześniu i dopiero początek października jest przeniesiona sprawa. Co robił w związku z powyższym, skoro uważał, że mimo wszystko nadal w prokuraturze okręgowej w Gdańsku są zaniechania? Nie przypominam sobie.
Kolejnym świadkiem, który ma być dziś przesłuchiwany, jest była wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku Alina Miłosz-Kluczkowska. Amber Gold powstała na początku 2009 roku, miała inwestować w złoto oraz inne kruszce, kusiła przede wszystkim wysokim oprocentowaniem inwestycji. Swoją likwidację ogłosiła w sierpniu 2012 roku. Ofiarą tzw. piramidy finansowej padło niemal 19 tysięcy klientów. Straty to blisko 850 milionów złotych. Doktor inżynier Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, został nagrodzony przez krakowski oddział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy statuetką Bez Światło Cienia. Nagroda stanowi podziękowanie za jego zaangażowanie w walkę na rzecz ochrony dzieci nienarodzonych. Moja działalność dla obrony życia wyrosła z modlitwy, mówił Antoni Zięba. Czymbym zrobił jedynie pomoc Bożą, Matki Najświętszej i moich patronów. Wszystko po ludzku zawdzięczam modlitwie, którą uczyła mnie prosta babcia, a podniósł do rangi najważniejszego wezwania Jan Paweł II. Jakże to piękne w Kościele katolickim, że spotykają się przesłania jakże różnych osób, w sensie struktury wykształcenia. Prosta kobieta z Jaworzna o 4 klasach szkoły podstawowej przed wojną i wybitny intelektualista Jan Paweł II. Ale oni mi mówią i mówią do dzisiaj to samo. Fundamentem musi być modlitwa. Wręczenie statuetki zbiegło się także z 25-leciem założenia przez doktora inżyniera Antoniego Ziębę tygodnika Rodzin Katolickich Źródło. Krakowski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy wręczył taką statuetkę już po raz 9. Uroczystości jej nadania zawsze towarzyszy spotkanie opłatkowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że ostatniej doby z powodu wychłodzenia zmarło 6 osób. W związku z mrozami w całej Polsce służby ratunkowe apelują o ostrożność i przekazywanie informacji o osobach potrzebujących pomocy. Należy też zwracać uwagę na rozsądne ogrzewanie mieszkania i przypadki ludzi, którzy pozostają na mrozie, mówi podinspektor Wioletta Dąbrowska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej w Toruniu. Bez wątpienia nie trzeba przekonywać, że napięcie zimy i spadek temperatur powietrza niosą ze sobą bardzo duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, którzy szczególnie są narażeni na działanie takich niskich temperatur. To taki trudny okres, zwłaszcza dla osób bezdomnych, samotnych, takich w podeszłym wieku, takich, które mieszkają gdzieś na działkach oraz takich troszkę mniej może zaradnych życiowo. Właśnie dla nich największym niebezpieczeństwem jest przede wszystkim wychłodzenie organizmu. Kolejny czas, kiedy policjanci apelują do wszystkich osób o taką empatię. Nawet jeżeli nam się wydaje, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu, starajmy się powiadomić policjantów o tym, bo taki stan może być bardzo niebezpieczny i zagrażający temu życiu. Od listopada z powodu zimna zmarło już w Polsce ponad 70 osób. Informacje o osobach, które mogą potrzebować pomocy, można zgłaszać na numery ratunkowe poszczególnych służb lub na numer 112. Ambasada Rzeczypospolitej w Kijowie wystosowała do ukraińskiego MSZ-u notę dyplomatyczną. Ma ona związek z dewastacją pomnika Polaków zamordowanych w 1944 roku we wsi Huta Pieniacka. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi grupa powołana przez władze obwodu lwowskiego, informuje ambasador Rzeczypospolitej na Ukrainie Jan Piekło. Lokalne władze deklarują też pomoc przy rekonstrukcji pomnika. 28 lutego w Hucie Pieniackiej mają się odbyć obchody 73. rocznicy zbrodni popełnionej w tym miejscu przez Ukraińców z dywizji SS. Jan Piekło zapowiada udział w tych uroczystościach. Jak mówi, trzeba podkreślić solidarność polsko-ukraińską i to, że nie damy się sprowokować do tego, żeby nasze stosunki uległy pogorszeniu. Zdjęcia zdewastowanego pomnika pojawiły się wczoraj w rosyjskich mediach społecznościowych. Widać na nich rozbity krzyż i tablice pomnika pomalowane barwami flag Ukrainy i UPA z literami SS. Pomnik upamiętnia wymordowanie około 850 Polaków w wsi Huta Pieniacka. Zbrodni tej 28 lutego 1944 roku dopuścili się ukraińscy ochotnicy z dywizji SS. To były wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy na dzisiejsze rozmowy niedokończone o godzinie 18.15 na temat miłość małżeńska, zaufanie Boga złożone w nas. W programie udział weźmie pani Anna Wiśniewska, psycholog. O
godzinie 19, jak każdego 10 dnia miesiąca, transmitować będziemy z Warszawy, z Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela, mszę świętą w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej i naszej ojczyzny. Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi proboszcz parafii katedralnej, ksiądz prałat Bogdan Bartolt. Natomiast o 21.30 w audycji dla małżonków i rodziców rozmawiać będziemy na temat rozpoznania daru płodności, a szacunek dla poczętego życia. Gośćmi audycji będą ksiądz dr Jan Uchwat oraz państwo Ewa i Lech Kowalewscy z Human Life International. Oto parę informacji dotyczących Sanktuarium Marii Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Uwaga! Mężczyzn zapraszamy na modlitewny dzień skupienia 14 stycznia, sobota. Program tego dnia będzie następujący. 11.30 różaniec w intencji uczestników spotkania, 12 Eucharystia z homilią, o godzinie 13 adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. O 14.00 konferencja na temat ojcostwa zakończona modlitwą do świętego Józefa. O godzinie 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy mężczyzn, ojców rodzin, wdowców i przedstawicieli młodzieży, wszystkich, którzy chcą zaczerpnąć siły do mężnego wyznawania wiary. Bóg zapłaci za współpracę. Niech Pan Jezus was wszystkich błogosławi. Przed nami wspólna modlitwa popołudniowa z liturgii godzin. Podaję numer stron, na których znajdą Państwo teksty modlitw. Hymn Stwórco Potężny Wszystkich Rzeczy.